Co mają robić ci, którzy chcą chronić środowisko, nie rezygnując z mięsa? Odpowiedź znajduje się być może w laboratorium holenderskiego Uniwersytetu w Eindhoven. Specjaliści w dziedzinie biologii molekularnej opracowują nowy produkt – mięso syntetyczne. Celem naszych badań jest wyprodukowanie mięsa na kiełbasę i do pizzy. Nie będzie nadawało się na steki, raczej na kotlety mielone. Może uda się w ogóle wyeliminować hodowlę zwierząt w warunkach naturalnych, a tym samym ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Mięso produkowane in vitro. Na razie bliżej nam do carpaccio niż do antrykotu. Komórki bezbarwnego mięsa w próbkach rozmnażają się, ledwo widoczne gołym okiem. Nie, nie próbowałam. A ktoś z laboratorium próbował? Nie. Na razie założyliśmy hodowlę komórek mięśni myszy. Teoretycznie można je zjeść, ale ja wolę inne dania mięsne. Komórki myszy? Nic dobrego. Ale warto zaczekać na efekty badań, które finansuje duży holenderski producent kiełbasy. Problemem może być konsystencja i smak. Komórki mięsa bez tłuszczu i czerwonych krwinek. Taki produkt jest gąbczasty i wcale nie przypomina mięsa. Trzeba będzie dodać sztuczne aromaty, a konsystencję poprawić przy użyciu impulsów elektrycznych. Tego rodzaju gimnastyka sprawi, że mięso stanie się bardziej spoiste. Nadal jednak nie wiadomo, czy jest to dobre wyjście w aspekcie ekologicznym. Ile energii trzeba będzie zużyć, by masowo produkować syntetyczne mięso? Czy trzeba będzie dodawać do niego hormon wzrostu i antybiotyki? Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.